Cześć, Agata Kępa, Kamil Kozak. Witam bardzo na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj przeniesiemy się co nieco za granicę, bo konkretnie do regionu MENA, czyli Bliski Wschód, Afryka Północna. No i będzie opowiadał właśnie o tym regionie Kamil Kozak, którego możecie znać z profilów w mediach społecznościowych Kozacki Orient, bo właśnie zajmujesz się tamtym terenem. Cześć. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jesteśmy na Lub Bezpośrednio, więc może ten teren właśnie wydać się wam trochę dziwny, dlaczego właśnie go obrałam, dlaczego go obraliśmy, bo demokracja głównie nam się kojarzy z krajami europejskimi, z Ameryką Północną, a region MENA, czyli Bliski Wschód, Afryka Północna, to głównie państwa autorytarne. Nie chciałabym jednak, żebyśmy tak się trochę pogrążyli stereotypowo, tylko dzisiaj bardziej jakby weszli do środka, żebyśmy próbowali zmieniać nasze schematy myślowe, bo na pewno tam też działania oddolne się pojawiają. To może tak na start. Jakie są największe mity związane z Bliskim Wschodem, z Afryką Północną, które istnieją w naszej świadomości? Czy tak naprawdę to, jak myślimy o tamtym regionie, jako głównie o państwach autorytarnych, to się pokrywa właśnie z prawdą? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że chyba nie ma takiego regionu na świecie, który naokoło którego urosłoby tyle mitów i stereotypów, więc gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie te mity, to pewnie musielibyśmy tutaj być ze 2 dni połączeni. Więc tych mitów jest naprawdę bardzo dużo i ten region wzbudza kontrowersje, również przekazy medialne przekazują taki fragmentaryczny obraz, który sprawia, że patrzymy na ten region jako na region wyłącznie niebezpieczny, nie do końca rozwinięty. I jeśli chodzi o takie główne mity, no to wydaje mi się, że przede wszystkim cały czas patrzymy na region Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki jako na taki region trzeciego świata, prawda? Że cały czas, no tutaj profesjonalne określenie by było państwa rozwijające się, natomiast cały czas wrzucamy cały ten region, te 20 kilka państw do jednego worka. Nie do końca zdają sobie często z tego sprawę, że wiele z tych krajów jest dużo wyżej rozwiniętych gospodarczo, ekonomicznie od Polski i od wielu państw europejskich, tak? Więc no, z jednej strony faktycznie mamy kraje, w których te wskaźniki nie są zbyt wysokie, jeśli chodzi o rozwój społeczny, o rozwój infrastruktury i będą to na przykład Sudan, chociażby niektóre kraje pogrążone wojną, jak Syria. Ale pamiętajmy, że mamy również takie kraje, jak na przykład bogate kraje Zatoki Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Arabia Saudyjska, które są państwami bardzo wysoko rozwiniętymi, gdzie no, Dubaj już w tym momencie staje się powoli jedną ze stolic finansowych świata, prawda? Więc warto patrzeć na to wszystko tak bardziej, w sposób bardziej zróżnicowany, tak? Nie generalizować. Również mój ukochany kraj Bliskiego Wschodu, czyli Maroko, gdzie mamy duże nierówności społeczne, natomiast również bardzo szybko rozwija się infrastruktura. W tym momencie w Maroku mamy pociąg taki jak we Francji TGV, prawda, który jeździ z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę między miastami. Więc to nie jest tak, że powinniśmy cały czas patrzeć na Bliski Wschód jako pustynię, po której jeżdżą karawany wielbłądów, tak? Mamy nowoczesną kolej, mamy nowoczesne środki transportu i są to państwa w dużym stopniu rozwinięte. To jest pierwszy mit. Drugi mit to takie podejście, że są to państwa, które cały czas są pogrążone w wojnie, są zagrożone terroryzmem. No i prawda jest taka, że no oczywiście Bliski Wschód nie jest stabilnym regionem i często mamy do czynienia z różnymi rozruchami, czy też od czasów arabskiej wiosny wojnami domowymi, no, wojna domowa w Syrii, w Libii, która trwa w pewnym stopniu do dzisiaj. Natomiast wiele państw to są państwa naprawdę stabilne, w których żyje się dosyć normalnie, które nie zmagają się z większymi problemami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o funkcjonowanie państwa. Również terroryzm nie jest wcale powszechnym zjawiskiem na całym Bliskim Wschodzie. Są to tak naprawdę pojedyncze wydarzenia, które tak samo wstrząsają tymi krajami, jak zamachy, które wydarzają się u nas w Europie. Więc nie powinniśmy też patrzeć na ten region jako region całkowicie niebezpieczny, czy jakiś taki niestabilny. I trzeci mit to jest ten nieszczęsny mit orientalizmu. Czyli cały czas mamy takie wyobrażenie, że chcemy na Bliski Wschód patrzeć jako na taki region z
z baśni z Tysiąca Jednej Nocy, tak? Czyli cały czas byśmy Tak. chcieli, żeby nam na latającym dywanie Aladdin przyleciał, prawda? Cały czas wyobrażamy sobie, że wszędzie będą jakieś malownicze ulice, tajemniczy kupcy i tak dalej. Natomiast, no, oczywiście są takie miejsca, takie skanseny, które są bardzo ciekawe turystycznie. Natomiast, oczywiście wszystko idzie naprzód, cały świat się globalizuje. I w tym momencie mamy nowoczesne centra miast, mamy ulice, które wyglądają jak ulice w Europie, w Stanach Zjednoczonych czy w innych częściach świata. Więc Bliski Wschód idzie tak samo naprzód jak cały świat. Niektóre kraje wolniej, niektóre tak samo szybko, a niektóre wyznaczają trendy w wielu, wielu aspektach. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że ten region też się rozwija i też idzie naprzód. No to rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o taki schemat myślowy, jeśli chodzi o stereotypy, no to bardzo myślimy o tym Bliskim Wschodzie. Właśnie tak jak powiedziałeś, baśnie Tysiąca i Jednej Nocy, zwłaszcza, że popkulturowo tak naprawdę głównie do naszej świadomości przebija się taka narracja, a to jednak bardzo też często czerpiemy właśnie wiedzę z popkultury. Może tutaj na to obalanie mitów Znaczy, będą jako w jakiś... w mojej osobie, przepraszam, że ci przerwałem, ale w mojej osobistej opinii nie ma w tym orientalizmie niczego złego, o ile jest to jedna z zachęt do odwiedzin tych krajów i coś, co w jakiś sposób nas przybliża do tej kultury i fascynuje. Natomiast problemem jest, kiedy ten orientalizm zaczyna dominować i powoduje u nas takie zaburzenie trochę tego, jak sytuacja wygląda naprawdę. I wtedy jest to problem. Bo jeśli jest to jedna z towarzyszących Tak. aspiracji, jestem przekonany, że prawie każdy student arabistyki trafił na ten kierunek, bo miał jakieś orientalistyczne wyobrażenia i w ten sposób właśnie tak go zaczął przywoływać Bliski Wschód. Więc to jest całkowicie normalne. Tylko ważne jest to, żeby ten orientalizm nie stał się takim dominującym mitem, który przesłoni rzeczywistość. No to też z pewnością, bo tutaj trzeba być czujnym, na ile właśnie czerpiemy z tych mitów jako inspirację, a na ile właśnie one dominują nasz światopogląd. Tutaj chciałam się zapytać o coś, o co chyba wcześniej nie planowałam pytać, ale czy w jakiś sposób media społecznościowe właśnie, które też wspomagają na pewno globalizację, pomagają w obalaniu tych mitów? Bo jednak popkultura myślę, że jest dosyć zakorzeniona w tych mitach, bo przecież jak myślę o takiej najpopularniejszej narracji popkulturowej gdzieś o terenach Bliskiego Wschodu, no to przychodzi mi do głowy właśnie ten Aladdin, a dopiero gdzieś tam, gdzieś z tyłu są bardziej współcześni artyści, ale to też trzeba dosyć już konkretnie poszukać i to jest bardziej taka insajderska wiedza. Jak na to wpływają media społecznościowe? Czy tak naprawdę dzięki temu też, no, obalamy te mity? To znaczy, media społecznościowe na pewno bardzo przybliżyły świat i sprawiają, że w tym momencie osoba, która mieszka, nie wiem, w Europie, w Australii, w Indiach, w Ameryce Łacińskiej, jeszcze gdzieś indziej, może ze sobą rozmawiać w tym samym czasie, wymieniać poglądy. I na przykład, no, ja nie wiem, podróżując na przykład po Indiach, zdobyłem tam wiele nowych znajomości. Jestem przekonany, że jeszcze kilkanaście lat temu, no, moim powrocie z Indii całkowicie by się to urwało, tak? Może byśmy jakiś list do siebie wysłali i tak dalej. A w tym momencie na bieżąco mogę widzieć, gdzie te osoby są, co robią, one widzą, co ja robię. Ja widzę, jak wygląda ich styl życia, co oni robią podczas dnia, tak? Oni mogą jednocześnie oglądać, co ja robię, jak wygląda styl życia bardziej zachodni. No i myślę, że to wszystko wpływa na taką, może nie do końca unifikację kultury, ale na pewno pozwala siebie wzajemnie zrozumieć i przybliżyć te często odmienne od siebie światy. I czy w jakiś sposób jakby też, że coraz bardziej dzięki globalizacji te światy się przybliżają, przybliżają się też ustroje jakby różnych krajów, no i tutaj trochę zmierzamy właśnie tych systemów Ale jeśli mogę jeszcze politycznych osób. coś dodać i ci jeszcze raz przerwać. Faktycznie te media, z których korzystamy na co dzień, bardzo wpływają na globalizację. I chociażby bardzo często się teraz mówi o fenomenie Netflixa, że w tym momencie cały świat, mając dostęp do filmów z różnych kręgów kulturowych, lepiej te kultury rozumie. I w tym momencie, kiedy na przykład w wybranych państwach, w tych, nazwijmy to, rozwijających się, mamy
produkcje europejskie, gdzie często łamane są tabu istniejące w tych krajach, czyli występuje na przykład nagość, występują kontakty damsko-męskie, które byłyby nie do pomyślenia jakby w tamtej kulturze. Mamy do czynienia z różnymi kwestiami, które w tych krajach cały czas stanowią temat tabu, to w tym momencie to, że dostępny jest Netflix, dostępne są tego typu platformy, w jaki sposób na pewno wpływa to na obycie się kultur z różnymi zjawiskami. A i tutaj te kultury się zaczynają coraz bardziej dzięki globalizacji przeplatać. Jak to wygląda w kontekście systemów politycznych? Jak wygląda kwestia właśnie demokracji w krajach MENA? Bo tak jak już wcześniej wspomniałam, głównie właśnie tym mitem jest to, że to Europa, Ameryka Północna to te kraje, państwa rozwinięte, demokratyczne. I jak arabska wiosna z lat 2010-2012 wpłynęła właśnie na systemy polityczne, na ustroje państw MENA? No zacznijmy od tego, niestety, takiego przykrego stwierdzenia, że na Bliskim Wschodzie nie ma demokracji. I w tym momencie mówi się, że nie ma ani jednego państwa, które tak naprawdę jest państwem w pełni demokratycznym. No, moglibyśmy zrobić wyjątek dla Turcji i dla Izraela. No, Izrael akurat całkiem nieźle tutaj wypada, chociaż ostatnio to, co się dzieje w Izraelu, też trochę stawia to wszystko pod znakiem zapytania. Natomiast też każdy kraj no, musi przeżyć pewnie jakieś swoje kryzysy demokratyczne. W przypadku Turcji teraz po kolejnej wygranej Erdoğana, po tym jak AKP doszło do władzy, zobaczymy, jak będzie to dalej się toczyło, czy nadal będziemy mieli takie, że tak powiem, coraz silniejsze odniesienie do religii i odcinanie się Turcji od Zachodu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, niestety, na Bliskim Wschodzie praktycznie nigdy nie było pełnej demokracji, w tym momencie też nie ma. No i ta arabska wiosna dała nadzieję, tak? Sprawiła, że społeczeństwa wielu państw, no przede wszystkim arabskich, uwierzyły w to, że mogą coś zmienić. I faktycznie to był fenomen, i ta arabska wiosna była zjawiskiem bardzo ciekawym, jeśli chodzi o politologię, i naprawdę bardzo, bardzo optymistycznym. I faktycznie jedno państwo, mimo że upadło wiele reżimów, to ich zmiana, że tak powiem, nie do końca wpłynęła na lepsze, a najczęściej jest to po prostu kontynuacja dawnej polityki. Był chwilowy, że tak powiem, chwilowa zawierucha, a później wróciło to na dawny tor, tylko zmieniły się nazwiska, które rządzą. Wyglądało to zupełnie inaczej w przypadku Tunezji, ponieważ Tunezja była jedynym krajem, który tak naprawdę na tej arabskiej wiośnie wyszedł dobrze, gdzie mieliśmy do czynienia z taką naprawdę wysoką demokracją, jeśli w realiach bliskowschodnich. I nawet, co ciekawe, pamiętam, że w pewnych rankingach, nie wiem, czy było Democracy Index, czy coś innego, czy Freedom House, natomiast w którymś z tych rankingów pamiętam, że Tunezja była wyżej od Polski, jeśli chodziło czy to o wolność słowa, czy o media. Pamiętam, że mnie to bardzo, bardzo zaskoczyło, więc naprawdę Tunezja zrobiła tutaj bardzo duże postępy. Natomiast wszystko to zaczęło się psuć stosunkowo niedawno, w 2001-2002 roku, kiedy prezydent Tunezji Kais Saied zaczął mocno ingerować w system konstytucyjny, w konstytucję tunezyjską. No, wtedy też się wydarzyło inne ciekawe wydarzenie, ponieważ Najla Buden została pierwszą kobietą premierem w świecie arabskim, a do tego jeszcze może dojdziemy w dalszej części. Natomiast, no niestety, teraz sytuacja nie wygląda zachęcająco, jeśli chodzi o demokrację. Co ciekawe, w regionie Bliskiego Wschodu mamy, nie wiem, czy nie jedyne państwa na świecie, które jawnie nie będą się nazywały demokracją. No bo jednak wszystkie państwa, nawet jeśli są niedemokratyczne, autorytarne, no to gdzieś tam w nazwie mają, prawda? Jakaś tam, nie wiem, ludowa republika, jakaś tam republika i tak dalej, co często nie ma Tak, żadnego związku Demokratyczna z Republika demokracją. Konga. Tak. Ale będzie miało tą nazwę gdzieś tam utrzymaną, będzie fasadowy parlament i tak dalej. Tymczasem w regionie Bliskiego Wschodu wciąż mamy państwa, które są monarchiami despotycznymi, tak? Mamy właśnie Arabię Saudyjską, mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, mamy Katar, czyli państwa, które wprost jasno zaznaczają, że są królestwami, gdzie król ma tak naprawdę nieograniczoną władzę i działa trochę na takich dawnych regułach
plemiennych, można powiedzieć, tak? Czyli tak naprawdę król może postanowić, że chce to, to, to i to. No oczywiście on ma tam organy różne doradcze, różnych doradców, rady, również jakieś parlamenty są, ale umówmy się, że one nie mają bardzo dużej roli i tak naprawdę nie mogą się praktycznie przeciwstawić woli monarchy, więc no mamy też tego typu państwa w regionie MENA. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, jeśli chodzi o arabską wiosnę, to było to bardzo ciekawe, ponieważ ukazuje to właśnie tą rolę globalizacji i znaczenia mediów społecznościowych. Ponieważ o arabskiej wiośnie często się mówi, że była to rewolucja mediów społecznościowych. Ponieważ no, oczywiście telewizja, prasa, wszystko to było cenzurowane na Bliskim Wschodzie. Natomiast dyktatorzy i reżimy nie docenili roli mediów społecznościowych, czyli Facebook, różne blogi, wtedy te blogi były jeszcze popularne, takie oddzielne internetowe blogi. Na to wszystko władza, służby bezpieczeństwa nie patrzyły, w związku z czym ruch oporu narodził się właśnie w sieci, czyli różne demonstracje, czy to w Kairze na placu Tahrir, czy w Tunisie, który pierwszy, w Tunezji, która ogólnie pierwsza pogrążyła się w protestach. To wszystko było możliwe właśnie dzięki sieci, która nie była wówczas kontrolowana. Oczywiście już teraz ten błąd nadrobiono i sieć jest równie kontrolowana, co media państwowe, co prasa. Natomiast na pewno jest to, arabska wiosna przyniosła optymizm, nawet jeśli nie optymizm co do tego, że faktycznie władza może się w najbliższym czasie zmienić, to optymizm ku temu, że w państwach arabskich mamy już do czynienia ze społeczeństwami obywatelskimi. Nawet jeśli ta świadomość obywatelska nie jest jeszcze tak rozwinięta jak no, chociażby w świecie zachodnim, gdzie obywatele są przynajmniej w większości państw świadomi swoich praw, obowiązków i tego, jaki mają wpływ na politykę, no to na Bliskim Wschodzie naprawdę ta świadomość przez lata była no, raczkująca, mówiąc kolokwialnie, a te wydarzenia z okresu arabskiej wiosny pokazały, że obywatele byli świadomi tego, że mogą coś zmienić, zbuntowali się przeciwko władzy, no i zdołali obalić kilka dyktatur, tak? No bo przecież doszło do obalenia dyktatur w Egipcie, w Libii, w Tunezji, w Syrii, czy w Syrii nie doszło do obalenia, no niestety, no ale wyszła wojna domowa i no Asad rządzi do dzisiaj, tak, ale jakby pogrążyło to kraj w bardzo dużym kryzysie, więc widać, że naprawdę te działania społeczne wpłynęły na scenę polityczną, no chociaż zakończyły się niestety bardzo krwawo, tak. Natomiast widzimy tutaj tą siłę oddolną, tak, no bo wszystkie te wydarzenia arabskiej wiosny miały głównie charakter oddolny. I tutaj ważne było też takie znaczenie symbolu, znaczenie mitu, tak? Czyli zawsze była ta osoba, która była męczennikiem, tak? Na przykład w Tunezji Mohamed Bouazizi, który dokonał samospalenia po tym, jak skonfiskowano mu wózek z owocami, no i ogólnie jeszcze został upokorzony przez policję. On dokonał samospalenia i potem ludzie zaczęli się buntować. Podobnie było między innymi w Egipcie, w różnych innych miejscach. W każdym miejscu był jakiś taki męczennik, który stawał się symbolem tego ruchu oporu. I później za pomocą właśnie mediów społecznościowych coraz dalej było to przekazywane i w ludziach narastał gniew. Więc to była taka iskra zapalna właśnie do kolejnych, późniejszych zmian. Tutaj chciałabym się zatrzymać właśnie przy takim oddolnym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, bo to jest coś, co właśnie zwykle nam się kojarzy w ogóle z demokracją, ze społeczeństwem obywatelskim. Myślę, że jednym z tych mitów właśnie też krajów arabskich jest to, że tam nie istnieje w ogóle społeczeństwo obywatelskie, bo przecież skoro utożsamiamy region MENA z autorytaryzmami, no to w ogóle mamy gdzieś najczęściej zamknięte oczy na te opcje. Jak właśnie wygląda to społeczeństwo obywatelskie w tym regionie? Czy na przykład istnieje w ogóle trzeci sektor? Mhm. No i właśnie wróćmy do tego, o czym już wcześniej mówiłem, czyli do tego, żeby całego regionu Bliskiego Wschodu nie wrzucać do tego przysłowiowego jednego worka, ponieważ właśnie nawet kwestia społeczeństwa obywatelskiego będzie zupełnie inna
w różnych krajach, tak? No bo jak bierzemy pod uwagę ten szeroko rozumiany region MENA, Bliski Wschód, no to bierzemy pod uwagę obszar od Maroka gdzieś tam po Iran, może nawet po Afganistan, tak? I w tym momencie sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej w poszczególnych krajach tego regionu. I na przykład kraje, w których doszło do protestów arabskiej wiosny, a tym bardziej doszło do obalenia reżimów, dowiodły tego, że to społeczeństwo obywatelskie naprawdę się tam rodzi, o ile nie można już powiedzieć optymistycznie, że się narodziło. I w tym momencie, właśnie jak spojrzymy na takie państwa jak Egipt, jak Tunezja, jak Syria, zwróćmy uwagę na jeden fakt. Wszystkie te kraje, czy to Egipt, czy Syria, czy ogólnie państwa północnej Afryki, Maghrebu, są to państwa o bardzo bogatej historii, tak? Są to państwa, gdzie jeszcze w starożytności istniały różne imperia, gdzie docierało cesarstwo rzymskie, gdzie docierali Fenicjanie, gdzie później mieliśmy do czynienia z aktywnością Bizantyjczyków, gdzie później powstawały pierwsze muzułmańskie imperia. Są to państwa, gdzie już od najstarszych wieków, tak, gdzie od najdawniejszych czasów kwitła cywilizacja. Więc tam stopniowo, no właśnie też pytanie, prawda, czy możemy uznać, że obecny Egipcjanin jest w jakiś sposób spokrewniony z tym Egipcjaninem, który budował piramidy, prawda? No na pewno w jakimś stopniu tak, no bo te geny zostają, tak? No i idąc tym takim tego typu podejściem możemy uznać, że ta świadomość obywatelska w jakiś sposób rozwija się przez ten cały okres, kiedy te państwa się rozwijały, tak? I na przykład zauważmy, że w takim Egipcie, w Syrii, w tego typu miejscach dochodziło już do wielu aktów nieposłuszeństwa. Tymczasem mamy inne kraje, na przykład kraje regionu Zatoki Perskiej, jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar. Państwa, które tak naprawdę istnieją od XX wieku, tak? No bo wcześniej mieliśmy tam tak naprawdę pustynie, jakieś pojedyncze miasta, gdzie poławiano perły. To był główny biznes tych krajów. Później rozpoczął się kolonializm i dopiero w momencie, kiedy wytrysnęła ropa naftowa, te kraje zaczęły się rozwijać. I tak naprawdę w ciągu dwóch pokoleń z pustyni mamy obecnie Dubaj i różne tego typu miasta, tak? I tutaj te kraje stanęły przed naprawdę dużym wyzwaniem, ponieważ z wcześniejszej tożsamości, która tam istniała, tak, takiej tożsamości beduńskiej, nagle te państwa musiały przejść do nowej rzeczywistości, tak? Czyli na przykład mamy te państwa typu Egipt, Syria, które były państwami biednymi, ale w jakiś sposób się rozwijały społecznie przez długi okres czasu. I mamy państwa właśnie typu bogate monarchie Zatoki Perskiej, gdzie nagle nastąpił boom finansowy i w ciągu jednego pokolenia musiało dojść do przystosowania się społeczeństwa do nowych realiów, tak? No bo można powiedzieć, że te państwa w tym momencie znalazły się no, w takiej pierwszej światowej lidze, tak? Jak spojrzymy na PKB per capita, no to od lat Katar jest najbogatszym państwem świata. No i w tym momencie do czegoś to zobowiązuje, tak? No bo mamy, przyjeżdżają, w tym momencie to Europejczycy przyjeżdżają pracować do tych krajów na kontrakty, bo mogą dużo zarobić. W tym momencie cały świat lata przez lotnisko w Dubaju czy w Dosze do różnych destynacji. No w tym momencie te państwa powoli zaczynają wyznaczać trendy, tak? Pierwsze ekologiczne miasta na przykład, typu miasto Masdar, czyli źródło, czy projekty miast liniowych powstają właśnie w tych krajach, które mają w tym momencie niemal nieograniczone zasoby finansowe. No i problem polega na tym, że trzeba w tak krótkim czasie umieć utworzyć społeczeństwo obywatelskie, tak? No bo często pojawia się takie określenie, ja już nie będę teraz próbował tego analizować, czy słuszne, czy nie, ale krążą takie właśnie anegdoty, opowieści, że tak naprawdę w ciągu jednego, dwóch pokoleń społeczeństwo Emiratów Arabskich przesiadło się z wielbłądów do Ferrari, tak? I tak naprawdę tym się tylko to różni, a ta tożsamość beduińska cały czas gdzieś tam istnieje. Co oczywiście też nie jest do końca prawdą, ponieważ w tym momencie mam świetne uniwersytety w Emiratach Arabskich. Wyjeżdżają studenci na stypendia do Stanów Zjednoczonych, na najlepsze uniwersytety, więc na pewno się to będzie zmieniać. Natomiast na pewno moim zdaniem nie możemy mówić, że w takich państwach istnieje
w tym momencie jakaś taka świadomość obywatelska, istnieje społeczeństwo obywatelskie, jak chociażby właśnie w dużo biedniejszym Egipcie czy Syrii. Natomiast państwie, które rozwijało się przez bardzo długi czas. A też pamiętajmy, że w tych krajach Zatoki Perskiej istnieją tak zwane polityki rentierskie, gospodarki rentierskie, które polegają mniej więcej na tym, w skrócie, pieniądze za spokój, tak? Czyli w tym momencie ludność tych krajów, że tak powiem, żyje w bardzo dobrych warunkach i nawet nie ma chęci do tego, żeby buntować się przeciwko tym despotycznym monarchiom, tak? No oczywiście jeszcze do tego dochodzi kwestia imigrantów. No pamiętajmy o tym, że tak naprawdę zdecydowaną większość mieszkańców tych krajów stanowią nie rdzenni Emiratczycy, Katarczycy i tak dalej, tylko tania siła robocza z Pakistanu, z Bangladeszu czy z innych krajów arabskich. Ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Tutaj bym chciała, jakbyś mógł w ogóle podać jakiś przykład działań właśnie bardziej w duchu demokracji bezpośredniej, czy właśnie takich ruchów oddolnych, bo też one na pewno wyglądają inaczej niż te ruchy oddolne, działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego, które my kojarzymy z Polski, czy też z krajów zachodnich. Jak właśnie tak przykładowo wygląda to w regionie MENA? Znaczy, no, zacznijmy od tego, że w związku z tym, co już mówiłem, czyli faktem, że praktycznie w żadnym kraju Bliskiego Wschodu nie mamy demokracji i w praktycznie całej historii tej demokracji zasadniczo raczej nie było, no, jest też problem z tymi organizacjami pozarządowymi i z tego typu oddolnymi ruchami, ponieważ zawsze tego typu organizacje czy ruchy oddolne stanowią jakieś zagrożenie dla reżimu, tak? Czyli zawsze nie wiadomo, w co to się przekształci, tak? Oczywiście nie jest tak, że takie ruchy nie istnieją. Istnieją jak najbardziej. Są to zarówno ruchy feministyczne, jak i związki zawodowe, jak i ruchy domagające się konkretnych różnych działań ze strony rządu. Są też oczywiście ruchy religijne. Należy pamiętać, że no, na Bliskim Wschodzie dominującą religią jest islam i w tym momencie mamy do czynienia również z muzułmańskim fundamentalizmem, a ten fundamentalizm często przybiera formę fundamentalizmu politycznego, czyli fundamentalistyczne partie próbują dojść do władzy poprzez no, legalne założenie partii politycznych, ugrupowań. Oczywiście większość reżimów stara się ograniczać działalność tych partii, ponieważ widzi w nich zagrożenie. Natomiast tutaj oczywiście ruchy takie muzułmańskie też mają bardzo dużo do powiedzenia. Więc no, jest to bardzo skomplikowane i tak naprawdę na Bliskim Wschodzie sytuacja tych oddolnych ruchów czy organizacji no, nie wygląda zbyt dobrze. No też oczywiście wiele zagranicznych organizacji, czy to organizacji humanitarnych, czy jakichś organizacji broniących praw człowieka ma swoje filie na Bliskim Wschodzie i być może ma tutaj też większe szanse działania, ponieważ no, oczywiście ma większe zasoby finansowe, też jakieś możliwości dyplomatyczne, zwłaszcza jak są to firmy zachodnie, organizacje zachodnie. No, wygląda to bardzo różnie. Natomiast ja chciałbym tutaj się odnieść do takiej jednej kwestii. Ona jest powiązana z książką, którą miałem okazję współredagować, Społeczne i polityczne formy oporu na Bliskim Wschodzie, która ukazała się bodajże rok temu, tak, w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ta książka podzielona jest na dwie części, czyli formy oporu społecznego i formy oporu politycznego. I na potrzeby tej książki postanowiliśmy zdefiniować te oba terminy następująco. Czyli opór społeczny to działania, które dążą do zmiany jakiegoś aspektu, natomiast nie dążą do tego, żeby całkowicie podważyć legitymizację danych rządów, żeby całkowicie obalić system polityczny. Na przykład te organizacje czy tam działania ruchu społecznego będą dążyły, na przykład, no nie wiem, konkretnie, kobiety stwierdzą, że chcemy mieć więcej praw, że, nie wiem, chcemy do legalizacji związków homoseksualnych, chociaż to oczywiście jeszcze w Bliskim Wschodzie jest temat bardzo, bardzo trudny. Czy chcemy tam jeszcze czegoś innego? Czyli mamy konkretną rzecz, która chcemy, żeby się zmieniła, tak? Chcemy większych wolności politycznych, wolności prasy i tak dalej.
A mamy też opór polityczny, który my na potrzeby książki zdefiniowaliśmy w ten sposób, że dążymy do całkowitej zmiany systemu, czyli uważamy, że ogólnie mamy opresyjną dyktaturę, ten system nie zapowiada niczego dobrego, nie wróży niczego dobrego i powinniśmy całkowicie go zmienić, zmodyfikować albo obalić. No i podczas arabskiej wiosny mam wrażenie, że ten opór społeczny, czyli te poszczególne aspekty, które chcieliśmy zmienić, ich było wiele, prawda? Że one w jakiś sposób się zebrały i wpłynęły na ten opór polityczny, czyli dążyły do całkowitej transformacji tych systemów. Jak właśnie, bo tutaj trochę wspomniałeś właśnie o kobietach i chciałam się zapytać, jak wygląda ich sytuacja, bo też jak myślimy o krajach MENA, no to one są dużo bardziej w swojej naturze patriarchalne niż to, z czym mamy do czynienia w Europie, chociaż też trudno mówić o tym, żeby Polska nie była takim krajem patriarchalnym, cały czas się to też przecież przejawia. To, co też jest charakterystyczne właśnie do autorytaryzmów, to to, że one nie reprezentują interesu całego społeczeństwa, tylko jakiejś wąskiej, określonej grupy, chociaż często właśnie nawet kraje demokratyczne mają z tą reprezentacją problem. No i właśnie kobiety zdają się być tu taką grupą wykluczaną w tamtych krajach. Jak wygląda obecnie ich sytuacja i czy one dążą w jakiś sposób do zmiany tej sytuacji, tak żeby te ich starania były widoczne i żeby zaczynały przynosić jakieś efekty? Tak, no to też będzie wyglądało to różnie w różnych krajach oczywiście, ponieważ w jednych krajach kobiety będą miały już naprawdę duże swobody i generalnie nie będą się zasadniczo różniły od mężczyzn, jeśli chodzi o role społeczne, czy o prawa, obowiązki i tak dalej. Chociaż oczywiście należy pamiętać, że zawsze tutaj poruszamy się na takich dwóch płaszczyznach. Jedna to jest krajowe prawodawstwo, które już w wielu krajach regionu że tak powiem, nie odbiega znacząco, jeśli chodzi o kwestie mężczyzn i kwestie kobiet. I mamy jeszcze to prawo zwyczajowe, tak? Mamy społeczeństwa, które cały czas kierują się swoimi własnymi zasadami, często jeszcze jakimiś plemiennymi czy lokalnymi regułami. I niektóre rzeczy, które są dozwolone według prawa państwowego, nie będą dozwolone według tradycji. Ponieważ w tym momencie, jak to zrobimy, no to nie wiem, możemy spotkać się z ostracyzmem, możemy być wykluczeni przez rodzinę, a niestety cały czas się nawet tak zwane zabójstwa honorowe zdarzają na Bliskim Wschodzie. Więc no, jest to dosyć duży problem. Natomiast jeśli chodzi o ruchy feministyczne ogólnie, no to no, mamy różne przejawy feminizmu tak naprawdę już od XX wieku, czyli od początku XX wieku, czyli od momentu, kiedy te państwa narodowe zaczęły się w jakiś sposób kształtować. Natomiast w ostatnich latach naprawdę możemy obserwować zmiany, o których byśmy jeszcze do niedawna nie pomyśleli, tak? Czyli na przykład zobaczmy, co się w Iranie dzieje, tak? W tym momencie, jak bardzo protesty kobiet potrafiły wstrząsnąć całym krajem, tak? No bo no oczywiście chodziło o to, że doszło do zabicia jednej kobiety przez policjanta, no bo miała naruszyć pewne obowiązujące reguły, no i z tego rozpętała się ogólna, no nie wojna domowa, ale naprawdę bardzo duże protesty na skalę całego kraju. Spójrzmy na to, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej, tak? Jeszcze do niedawna to byłoby nie do pomyślenia, że kobiety będą mogły prowadzić samochody, a od 2021, przepraszam, od 2008 roku, o 2000, czy ja dobrze sprawdziłem? Nie, to było. Dobrze, nie chcę mówić dat, bo nie chcę tutaj palić żadnej głupoty. Natomiast Jasne. od pewnego czasu kobiety w Arabii Saudyjskiej mogą już legalnie prowadzić samochody, mogą mieć prawa jazdy, co do niedawna było absolutnie nie do pomyślenia. Oprócz tego wydano już zgodę na to, żeby na przykład kobiety pielgrzymowały do Mekki bez obecności mahrama, czyli męskiego opiekuna, który musi razem z nimi wszędzie przebywać. Więc no, dla nas może wydawać to śmieszne, że dopiero w tym momencie pojawiają się takie zmiany. Natomiast jeśli będziemy na to wszystko patrzyli w skali bliskowschodniej, no to naprawdę są to bardzo duże
zmiany i następują bardzo szybko. No pamiętajmy o tym, to o czym już mówiłaś, że również w państwach, w rozwiniętych demokracjach cały czas kwestia Tak. równouprawnienia kobiet wygląda różnie. Przecież Szwajcaria była jednym z ostatnich krajów na świecie, która przyznała kobietom prawa wyborcze, prawda? O ile dobrze pamiętam, były to chyba lata 70. Więc no powiedziałoby się dzisiaj, że Szwajcaria też najbardziej idealny kraj, również jeśli chodzi o właśnie ta demokracja bezpośrednia jest stricte powiązana ze Szwajcarią. No, widzimy, jak wygląda kwestia praw kobiet chociażby, więc no, wygląda to różnie. No tak, a tak naprawdę nawet w Polsce, która jest w sumie jednym z tych pierwszych krajów, kwestia włączania kobiet do polityki, no to jest ledwo ponad 100 ostatnich lat, a tak naprawdę wydaje nam się to już taką codziennością i myślimy chyba już tak społecznie i zbiorowo, że to jest coś oczywistego, a tak naprawdę to jest tylko fragment historii, no i dużo jakby więcej historii Polski wiąże się z brakiem włączania tych kobiet do polityki, także no, tu też nie powinny dziwić te częściowe i stopniowe zmiany. Tak, ale też powiedziałem, że jeszcze o tym wspomnę, o kwestii tej pierwszej premier Tunezji, o Najdi Buden. No bo w tym momencie tutaj cały świat się zachwycił, że Tunezja jest taka postępowa, bo no, w całej historii tutaj świata arabskiego mamy pierwszą kobietę, która sprawuje urząd premiera. No i z jednej strony faktycznie jest to optymistyczne, natomiast to wszystko ma drugie dno i politolodzy również zwracają uwagę na to, że tak naprawdę była to taka gierka polityczna i w ten sposób Kais Saied chciał w jakiś sposób prezydent Tunezji odwrócić uwagę od problemów, które się dzieją, żeby świat patrzył na Tunezję jako postępowy kraj, a w tym momencie mógł dokonywać bardzo nieciekawych zmian konstytucyjnych, więc to wszystko ma drugie dno. Ja jeszcze chciałem sprostować, bo z tą Arabią Saudyjską chodziło oczywiście o 2018 rok, o te prawo jazdy. Ja teraz coś się, na chwilę się zapowietrzyłem, bo miałem tutaj, nie wiem czemu, bo zanotowałem sobie 2008 rok, a coś mi się nie zgadzało, powiedziałem, że to wydarzyło się stosunkowo niedawno, więc oczywiście chodzi o 2018 rok. Czyli dopiero ostatnie 5 lat. Tak, Tak tak, 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 tak. naprawdę cała gdzieś ta rozmowa oscyluje wokół takiej walki między autorytaryzmami a demokracją. Sam Joe Biden powiedział, że tak naprawdę XXI wiek zostanie zdefiniowany przez walkę między demokracją a autorytaryzmem. No i też myślę, że my z perspektywy tego demokratycznego Zachodu oczywiście dużo bardziej wartościujemy demokrację i mamy ochotę wprowadzić ją wszędzie jako ten dla nas najlepszy ustrój. Jak wygląda właśnie ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej? Czy tam jakby wewnętrznie toczy się bardziej walka między demokracją a autorytaryzmami? Czy oni właśnie widzą bardziej tak, że te autorytaryzmy to są dla nich dobre ustroje, które jakby funkcjonują w ramach właśnie ich kultury, a właśnie ta demokracja to jest taka walka wypychana ze strony Zachodu. Znaczy, ja bym powiedział, że nie tyle toczy się walka między demokracją i niedemokracją, tylko walka pomiędzy ugrupowaniami, a często obydwa ugrupowania są niedemokratyczne, więc to bardziej chodzi o wewnętrzne, no zobaczmy, co się dzieje w Sudanie, tak, te różne kwestie przewrotów wojskowych, różne kwestie walki stronnictw, więc to często chodzi o no, taką sytuację, możemy powiedzieć, między młotem i kowadłem, tak, że w tym momencie żadne rozwiązanie nie jest do końca dobre. I w tym momencie, no właśnie, odwołując się do tego, co powiedział Joe Biden, ja bym spojrzał na to tak trochę z przymrużeniem oka pod tym względem, że w tym momencie, patrząc na Bliski Wschód, na to, co się dzieje w tym momencie, no ja nie do końca widzę perspektywy na to, mimo że to wszystko się bardzo liberalizuje, oczywiście obyczajowo, i mamy te małe kroczki, no to w przypadku, już nie będę teraz wymieniał konkretnie których, ale w przypadku pewnych krajów regionu nie widać takiego przysłowiowego światełka w tunelu, że w najbliższym czasie coś się zmieni, tak? Ponieważ z jednej strony, tak jak mówiłem, protesty z okresu arabskiej wiosny pokazały świadomość obywatelską i pokazały, że obywatele są świadomi tego, że mają jakiś wpływ. Natomiast z drugiej strony, jak po arabskiej wiośnie okazało się, że znowu mamy to samo, co mieliśmy wcześniej, no to ten zapał w pewnym momencie znowu spada. Czyli no, Spada.
Udało nam się obalić reżim, udało nam się dokonać oddolnej zmiany, natomiast po pewnym czasie wróciliśmy do punktu wyjścia. I no, czy to oznacza, że tak u nas musi być zawsze, że jakby to jest idea polityki naszych państw? No i tu pojawia się właśnie ten problem, bo mamy, że tak powiem, dwa typy politologów. Głównie zachodnich, bo jakby tutaj mówimy przede wszystkim o tym, jak się to patrzy u nas na uczelniach zachodnich. No i jedni powiedzą, że no nie, idealną wyśnioną demokracją, że idealnym wyśnionym systemem politycznym jest ta pełna demokracja. Tutaj mamy ten koniec historii, Fukuyama, to całe takie bardzo idealistyczne podejście i tak dalej, że tak naprawdę ta demokracja taka w stylu zachodnim, liberalna demokracja całkowicie ogarnie świat i wtedy będzie, mówiąc kolokwialnie, cudownie i wszyscy będą się kochali, tak? Natomiast mamy też innych politologów, którzy są często krytykowani, ponieważ oni powiedzą, że no tak, demokracja jest oczywiście najlepszym ustrojem, jaki wymyślono i w Europie się sprawdza. W wielu państwach świata się, no nie w większości, bo akurat większość państw na świecie mamy państw niedemokratycznych, tak? Natomiast w wielu państwach się to sprawdza. Natomiast powiedzą, że trzeba brać pod uwagę lokalne czynniki. No i jak zobaczymy na historię, to Bliski Wschód zawsze tak się kształtował, że no zawsze jednak mieliśmy te rządy silnej ręki, tak? No i też powiedzą niektórzy, że islam ma na to wpływ. To już też wchodzimy na zupełnie inną dyskusję, bo kwestia powiązania islamu z polityką, tu też można by cały wykład na ten temat zrobić. Natomiast oni ogólnie stwierdzą, że Bliski Wschód, że bliskiemu, że nie jest po drodze regionowi MENA z demokracją i może będą te reżimy w przyszłości mniej opresyjne, bardziej liberalne, natomiast nigdy nie będzie do końca pełnej demokracji. No i mają ku temu pewnego rodzaju argumenty, tak? No bo jak spojrzymy na to, jak wyglądał Irak za czasów Saddama Husajna, Libia za czasów Muammara Kaddafiego, czy Syria, no to przed wojną domową. Oczywiście były to bardzo, bardzo opresyjne reżimy, gdzie masowo mordowano wrogów politycznych, osoby wrogie reżimowi i tak dalej. Natomiast generalnie przynajmniej wszyscy podkreślają to, że na ulicach panowało bezpieczeństwo. Można było chodzić, spacerować sobie swobodnie po mieście. Były to miasta, były to państwa bezpieczne, stabilne wewnętrznie. Jak porównamy, co się dzieje w tym momencie w Libii, w Syrii, czy w niektórych częściach Iraku, no to no, nie wygląda to w tym momencie dobrze. I moglibyśmy nawet powiedzieć, że chyba wtedy było lepiej niż jest teraz. No, znaczy, ja nie chcę oceniać, tylko mówię, co tutaj przytaczam różne głosy, tak? No więc no, tutaj mamy tą rozbieżność pomiędzy tym twierdzeniem, że tak, państwa Bliskiego Wschodu dojdą do tej demokracji, tylko one jeszcze muszą tego dojrzeć i są dopiero na tam wcześniejszym etapie tej drogi ku demokracji, którą my już, nie wiem, w Europie na przykład przerobiliśmy. Natomiast inni stwierdzą, że musimy tutaj wziąć pod uwagę ten relatywizm kulturowy i że po prostu, no, islam, państwa muzułmańskie to nie mogą być państwa demokratyczne i musimy się do tego przyzwyczaić i nie próbować na siłę wprowadzać eksperymentów. I jeszcze przywołają zaraz, no, że Irak, porażka Amerykanów, Afganistan, porażka Amerykanów, nic z tego nie wyszło, rząd w Kabulu był dysfunkcyjny i nic nie wskórał. No i można różne argumenty ku temu przytaczać, tak? Więc to jest trochę niekończąca się dyskusja. I ja sam, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, po której stronie barykady się tu ulokować, bo oczywiście no, mi są bardzo bliskie wartości demokratyczne i jestem za możliwie szeroką demokratyzacją świata. Natomiast z drugiej strony, no, historia pokazuje, jak to wyglądało. No i tu nie do końca wiadomo, jak do tego podejść, jak na to patrzeć. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Takie ostatnie, ale już krótkie pytanie, bo tak naprawdę widzę jakby i po tej rozmowie, jakkolwiek czytam właśnie o regionie MENA, że on się bardzo często wymyka właśnie stereotypom i mitom, które mamy. To, co na samym początku powiedziałeś, że jesteś przeciwny generalizacji, bo te kraje są bardzo zróżnicowane.
Jakbyśmy chcieli sobie to coraz bardziej uświadamiać i wychodzić z tych naszych własnych baniek myślowych, to gdzie właśnie czytać, skąd się dowiadywać o regionie MENA? Jest bardzo dużo dobrych reportaży na temat Bliskiego Wschodu. Ja jestem osobiście miłośnikiem reportażu. I ja, jeśli mam tylko wolny, no teraz na półce mam akurat duży stosik w kolejce i niestety nie nadążam nad tym, żeby szybko eliminować te kolejne pozycje. Natomiast. Właśnie ja też lubię reportaże i patrzę tutaj na bok, bo mam właśnie stertek, widzę 7 książek i większość z nich to reportaże. Tak, bo reportaże czyta się w sposób przyjemny. Reportaże i pobudzają wyobraźnię i podają informacje. No bo często, jak weźmiemy do ręki książkę naukową, pisaną takim bardzo naukowym językiem, gdzie mamy więcej przepisów niż treści, no to w pewnym momencie człowiek jest zmęczony, tak? No bo oczywiście ma ona pewien. Przekazuje pewien zasób wiedzy, natomiast jest to takie oderwane od społeczeństwa, oderwane od jakiegoś takiego, od emocjonalności, która też jest bardzo ważna, prawda, do zrozumienia pewnych zjawisk. A reportaże łączą jednocześnie, no, mamy przecież reportaże, które są bardzo dobre faktograficznie i naprawdę z tych reportaży możemy dowiedzieć się masę informacji, natomiast przedstawione są w tak czytelny sposób i jednocześnie opisują pewne wydarzenia, bardzo pobudzając przy tym wyobraźnię, że bardziej to zapamiętujemy, no bo wydaje mi się, że bardziej zapamiętujemy obrazy niż jakieś takie fakty, nie wiem, szereg dat czy różnych wydarzeń. Więc ja osobiście, no poza podróżami, wiadomo, że podróże najbardziej kształcą i tutaj pozwalają zapoznawać się z innymi krajami, ale jeśli miałbym polecić coś do czytania, no to ja najbardziej polecam reportaże. Tylko oczywiście, no wiadomo, są reportaże dobre i są reportaże kiepskie, ale no, jest bardzo dużo dobrych reportaży. Tutaj też nie będę robił lokowania produktu, mam osobiście kilka swoich kochanych reportaży, ale naprawdę można znaleźć na półkach polskich księgarniach bardzo dużo reportaży i to nawet niekoniecznie reportaży zagranicznych. Mamy bardzo dużo dobrych polskich reporterów, więc i to nawet nie tylko jakichś takich głośnych nazwisk, no wiadomo, że tutaj już na zawsze królem pozostanie Kapuściński, chociaż to nie jest taki w pełni reportaż, jest trochę połączony też z literaturą piękną. Natomiast mamy bardzo wiele nowych nazwisk, młodych reporterów, młodych reporterek, którzy naprawdę się bardzo dobrze zapowiadają, więc myślę, że to będzie dalej kwitło reportaż polski. Czyli czytajcie reportaże, czytajcie Tak. książki publicystyczne, żeby wychodzić z własnej bańki. Myślę, że to jest taka uniwersalna recepta, nie tylko właśnie na wychodzenie z bańki, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o państwach arabskich, ale w ogóle czegoś więcej o świecie. No i podróżujcie. No tutaj taka anegdotka, że tak naprawdę ja z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej mam wrażenie, że najlepiej rozumiem Izrael, a to też tylko dlatego, że tam byłam, więc łatwiej mi jest zrozumieć niektóre zależności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na kanale gościłam Kamila Kozaka. Śledźcie Kozacki Orient w mediach społecznościowych, jeśli chcecie się właśnie od Kamila dowiadywać czegoś więcej. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Cześć. Na razie.